po ceremonii ważenia przed jutrzejszą galą Babylon MMA 3 rozmawiamy z jednym z bohaterów jutrzejszej imprezy, Danielem Rutkowskim. Witam serdecznie. Witam serdecznie. No to opowiadaj, Rutek, jak nastawienie przed jutrzejszą walką? Moje nastawienie tak jak każde, kurczę. Cieszę się, że mogę wyjść, że mogę walczyć. Nie spinam się, nie stresuję się. Kocham to, myślę, że pokochałem to coraz bardziej. Będę walczył. Nastawienie świetne. Na pewno kochasz walkę, ale i fajne jest to, że jesteś zawodnikiem stąd, z Radomia i wcześniej walczyłeś również w Radomiu i teraz mija kilka miesięcy i znowu Radom. O, właśnie, to jest cudowne. Chciałem w ogóle zobaczyć w Radomiu, były TFL, a teraz, kurczę, znowu gola się pojawiła, Babylon MMA, no i cudownie, że znów jestem u siebie. No ale powiedz mi, czy z Tomkiem Babilońskim to będzie taka jednorazowa przygoda, czy jednak rozpatrujesz, że jeżeli się fajnie jutro zaprezentujesz, to będziecie dłużej współpracować i będziesz zawodnikiem tej stajni? Zobaczymy, wszystko się wydeklaruje, tak. No, na razie to mówię, jutrzejsza walka mnie interesuje, a potem to będziemy myśleć. No, ja jestem zawodnikiem, chcę walczyć, myślę, że kto mi gdzie da, będę dalej się bił, tak. Czy to, że walczysz u siebie, to cię jakoś tam dodatkowo stresuje, a może wręcz przeciwnie, motywuje? Stresowałem się, jak walczyłem w zapasach, stresowałem się bardzo. Tutaj dosłownie 180 stopni, niczym się nie stresuję. Wychodzę, wygram, świetnie, przegram. Taki jest sport nasz, tak? Jeden musi wygrać, jeden musi przegrać. Nie stresuję się niczym. Więc nie pytam się ciebie nawet, jak byś chciał, żeby ta walka się potoczyła, bo znając ciebie, twoje dokonania, to będzie to parter, ale powiedz mi, rywal na pewno rozpracowany przez ciebie, wiesz co to jest za zawodnik, czego się możesz spodziewać? Wiem, że to jest Mateusz Siński i wyjdzie jutro do mnie do oktagonu i będziemy razem się bić. A czyli co, mam rozumieć, że nie oglądałeś jego żadnych walk? Nie oglądam żadnego zawodnika. Nie chcę oglądać, ja robię to, co ja potrafię najlepiej, na tym się skupiam. No dobra, to chwilkę pogadaliśmy, czyli co, teraz pewnie regeneracja, odpoczynek? Tak jest, o, powoli już swoje się zregenerowałem, luz, cieszymy się chwilą, jutro wyjdziemy, będziemy się bawić. To w takim razie ciesz się chwilą, jutro się baw, życzę ci naprawdę jutro dobrej walki, dzięki wielkie. Dziękuję serdecznie, dziękuję.